Gość Radia Płońsk. Jak haratać? To oczywiście tylko z Płońską Akademią Futbolu. No i to w zasadzie nie z byle kim, bo ze Świętym Mikołajem. W najbliższy weekend, 3 i 4 grudnia w hali Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, wyjątkowe wydarzenie, na temat którego dzisiaj sobie porozmawiamy. A porozmawiamy też z nie byle kim, Szymon Pająk, sekretarz Płońskiej Akademii Futbolu i w towarzystwie córki Hani. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy. Zanim powiemy nieco więcej na temat tej przyszłej edycji w najbliższy weekend, to może wróćmy do tego, jak to się wszystko zaczęło, bo nie pierwszy raz organizujecie taki turniej pod taką nazwą. Skąd pomysł na mikołajkowy turniej? No i jak wyglądały te pierwsze zmagania, pamiętasz? Na pewno pamiętasz, to niedawno. No pamiętam, to było całkiem niedawno, te 2 lata. No już 3. rok praktycznie leci. Pierwsza edycja odbyła się w grudniu w okolicach Mikołajek w 2020 roku. Skąd pomysł? Pomysł zrodził się, no, żeby zorganizować jakiś turniej po prostu dla naszych dzieciaków. Pierwszy pomysł padł, aby zrobić turniej z okazji Dnia Dziecka. Jednak pamiętamy wszyscy wiosnę 2020, zamrażanie sportu. W zasadzie nie chcielibyśmy pamiętać bardziej. Tak. Pojawił się nikomu na świecie nieznany koronawirus. No i niestety musieliśmy zmienić termin i rodzaj takiego wydarzenia. No i padł na Mikołajki. Sprawa nam się też rozwiązała, bo jakbyśmy mieli robić turniej z okazji Dnia Dziecka, to ciężko byłoby zwerbować inne drużyny, gdyż dzieci też do połowy czerwca grają ligę pod patronatem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Dlatego najlepszym pomysłem był termin mikołajkowy, gdzie dzieci mają jak gdyby rundę jesienną zakończoną. Można zaprosić dowolną ilość drużyn wtedy. A skąd pomysł nazwy? No, trzeba było coś chwytliwego znaleźć. I tak się cofnęliśmy do lat młodzieńczych, gdzie w tym żargonie podwórkowym latało się poharatać w gałę. No właśnie, bo tego chyba nie powiedziałem. Haratamy w gałę, tak się będzie nazywać. Tak, tak się będzie, tak się nazywa. Nazywa turniej, tak, to już 3. edycja, tak, w tym roku. Więc pomysł się wziął, no, z lat młodzieńczych. No, jak widać, pomysł chwycił. I też trochę drużyn poprzyjeżdżało, prawda? To nie były tylko, te pierwsza edycja, czy pierwsza i druga, to nie były tylko wasze wewnętrzne zawody. Były drużyny, tak, z zewnątrz. Tak, turniej polega na tym, żeby zaprosić do rywalizacji jak największą ilość drużyn. Akurat korzystaliśmy ze środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego, bo turniej jest co roku współfinansowany z budżetu województwa mazowieckiego. No i jak udało nam się właśnie taką ofertę złożyć, zrealizować, zarząd przyznał nam środki na organizację tego turnieju. I no, do tej pory gościliśmy drużyny z Karczewa, z Halinowa, z Makowa, z Przasnysza, z Nasielska. No gdzieś jeszcze jakieś mi tego... No ale nie byle jakie drużyny, prawda? No tak, to... No dobra, no to przejdźmy do tego, co w najbliższy weekend, co przygotowaliście dla zawodników, no i też jakie zespoły przyjadą, co się będzie działo w sobotę i w niedzielę? Tak jak powiedziałeś, w najbliższy weekend odbędzie się już 3. edycja naszego turnieju w formule dwudniowej. Pierwszego dnia będzie turniej dla 10-latków, drugiego dnia dla 8-latków. W tym roku potwierdziły przyjazd drużyny z Ciechanowa, z Pułtuska, z Makowa Mazowieckiego, Glinojecka, Staroźreb i Mochowa, to jest powiat sierpecki. No, dla wszystkich zawodników przewidujemy medal oraz posiłek, dla każdej drużyny puchar oraz dyplom. Natomiast najlepszy strzelec, najlepszy bramkarz oraz zawodnik turnieju otrzymają indywidualne nagrody. A faktycznie będzie Mikołaj? Będzie można z nim poharatać w gałę? No, jak co roku pojawi się na obiekcie Mikołaj. W swoim wielkim worku dla każdego będzie miał jakąś niespodziankę. A czy będą jakieś zabawy z piłką, no to zobaczymy. To zależy, w jakim obuwiu przyjedzie Mikołaj, tak, czy go wpuszczą na boisko. Wszystko w praniu, tak.
No ale w tym roku nie tylko turniej piłkarski, ale będzie też zbiórka charytatywna. Dla kogo i w jaki sposób będzie można się dorzucić? Tak, masz rację. W tym roku będzie nam towarzyszyć zbiórka charytatywna. W holu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji będzie prowadzony kiermasz ciast i zbiórka publiczna. Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie Beaty Chmury, która jest chora na raka trzustki. Jest to spontaniczna akcja rodziców naszych zawodników z rocznika 2012. Do tej grupy uczęszcza syn Beaty, Dominik. Rodzice naszych zawodników zawiązali komitet społeczny przy naszym klubie i mogę śmiało stwierdzić, że stanowią zgraną, zintegrowaną grupę, a Beata jest jej częścią. Dlatego wybierając się pokibicować na turniej, zabierzcie ze sobą koniecznie grube portfele. W tym roku trzecia edycja, tak więc w zasadzie tradycja. Rozumiem, że on już ten mikołajkowy turniej co roku będzie gościł w Płońsku. No, aby się nie okazało, że do trzech razy sztuka, tak? No, wiemy, że z dnia na dzień jest coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza u nas w kraju, no i no, można powiedzieć na całym świecie, tak? I wiemy, że te środki budżetowe w samorządach są mocno poobcinane, tak? I nie wiadomo, czy akurat na następny rok będą jakieś duże środki zaplanowane w budżecie, czy no, samorządu województwa, czy tutaj więcej miasta, optymizmu, bądź powiatu, tak, bo korzystamy ze wszystkich możliwych źródeł finansowania. No, na pewno będziemy chcieli to kontynuować, tak, bo widać, że wszyscy chcą do nas wracać. Jak wrzuciliśmy na nasz fanpage ogłoszenie o tegorocznej edycji, to zaraz telefony się rozdzwoniły, dostawaliśmy mnóstwo wiadomości z pytaniami, czy są po prostu wolne miejsca na ten turniej, bo wszyscy co roku, no, co byli, po prostu nie żałowali. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o dzisiejszy wieczór, to znaczy o mecz Argentyna-Polska. Jak ty obstawiasz? No, człowiek związany z piłką, dwa zdania na temat meczu. No musisz. Trudno powiedzieć, bo może być wszystko, tak? Bo to no, zależy, jak się mecz od początku ułoży, czy nie będzie jakoś głupiego błędu, tak? Z jednej czy z drugiej strony. Jakieś zbędne faule czy kartki, no wiadomo, wykluczenia mogą ustawić ten mecz. No, mamy niby VAR, ale z tym VAR-em na tych mistrzostwach też dochodzi różnie do było. Kuriozalnych sytuacji. No jestem optymistą, tak? Liczę na trzy punkty, tak? Historia pisze się na naszych oczach, więc warto iść za ciosem. Myślę, że chłopaki no, mają to w nogach i ten mecz po prostu wygrają, tak? Pobawimy się w typowanie? Jaki wynik? Jaki wynik? No... Serce podpowiada 1-0 dla nas, tak? Ale jednak rozum... Zostańmy przy tym 1-0. Rozum podpowiada co innego, tak? Okej, w porządku. Będziemy w takim razie weryfikować, czy się 1-0 faktycznie uda dzisiejszego wieczora wywalczyć. Natomiast 3 i 4 grudnia, czyli w sobotę i w niedzielę w hali Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku, wyjątkowy turniej Haratamy w Gałę z Mikołajem, który po raz trzeci już organizuje Płońska Akademia Futbolu. Natomiast dzisiaj w naszym studiu sekretarz zespołu Szymon Pająk. Serdecznie dziękuję. Dziękuję, tak czy inaczej. Wszystkich serdecznie zapraszamy do hali sportowej w Płońsku, by poharatali w gałę ze świętym Mikołajem. A jeżeli mogę trochę prywaty, to chciałbym podziękować w szczególności burmistrzowi miasta Płońsk, panu Andrzejowi Pietrasikowi, dyrektorowi Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, panu Waldkowi Kunickiemu oraz Jarkowi Jeznachowi za przychylność i pomoc w organizacji tego turnieju. Dziękuję hotelowi Martek za coroczne przygotowywanie pysznych posiłków dla dzieci, firmie Mondelez za słodycze dla tych wszystkich dzieci. No i dziękuję przede wszystkim naszym trenerom, że potrafią znaleźć w weekendy trochę czasu, by zorganizować dzieci trochę zabawy. No i do tych podziękowań my się także przyłączamy. Dzięki wielkie. Dziękuję. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.